BMW 316i, czyli BMW 3 z silnikiem 1.6, benzyna, limuzyna, moi drodzy. W tym odcinku chciałem się z wami podzielić pewną rzeczą, którą będę robił, a mianowicie będę przerejestrowywał. W sumie do końca samej rejestracji nie dokończę, ale poprowadzę to auto do przeglądu na samochód zabytkowy w Niemczech. To się zmieni przede wszystkim jedno w tym samochodzie, że na końcu rejestracji pojawi się jeszcze literka H. Oczywiście będzie prawdopodobnie z innym numerem. W Niemczech samochód musi spełniać dwa wymogi. Wstępnie, krótko mówiąc, dwa wymogi, ponieważ oczywiście jeszcze musi stan techniczny być tam w porządku i tak dalej. Ale podstawowo dwa wymogi, czyli mieć ukończone minimum 30 lat od daty pierwszej rejestracji i w minimum 90% być w stanie oryginalnym, a jeżeli są jakieś zmiany, jakiś tuning optyczny, to musi być zgodny z czasami, w których to auto było użytkowane, kiedy bardzo konkretnie jest to określone. Mówimy tutaj o 10 latach od momentu, jak ten samochód został wyprodukowany. I chciałem was właśnie zaprosić, jutro jadę właśnie na przegląd tego samochodu do stacji diagnostycznej. W Niemczech są takie trzy najpopularniejsze, powiedzmy TÜV, się na przegląd, badanie okresowe, mówi się tak potocznie TÜV, ale tak naprawdę to jest firma, która się zajmuje takimi przeglądami w Niemczech samochodowymi, ale nie tylko, na przykład jakiś wind lub różnych innych rzeczy. Ale właśnie TÜV, Dekra i KÜS. Ja akurat mam znajomego w sumie, kiedy pracowałem w okolicy jego stacji diagnostycznej w salonie Toyoty, o którym wam już nieraz wspominałem, i do niego pojedziemy, no bo chciałbym, żeby to była jakaś osoba, która jest godna zaufania i ten samochód po prostu sobie obejrzy. A poza tym mogę wam też go polecić, ponieważ jest to Polak. I to jest, on jest właścicielem tej stacji diagnostycznej. I jeżeli chcecie się dogadać gdzieś tam po polsku, to możecie spokojnie udać się właśnie do niego. Jest to Dekra w Dieburgu, koło salonu Toyoty, koło komisariatu policji na takim dużym skrzyżowaniu. Także takie są kryteria, moi drodzy. Ale co za tym idzie? Po co to robić? Ponieważ tym bardziej, że wiem, że w Polsce zarejestrowanie czy przerejestrowanie samochodu na rejestracje historyczne, te tak zwane żółte, no wiąże się też z pewnymi ograniczeniami, tak? Z tego co wiem, to nie możemy tak swobodnie tam, nie wiem, wyjeżdżać nim za granicę na przykład i tak dalej. Ponieważ to takie dobro narodowe wtedy, a my jesteśmy odpowiedzialni za jego utrzymanie. W Niemczech jest troszkę inaczej, bo jeżeli chodzi o ograniczenia, jedyne tak naprawdę jakie są, to w związku z tymi modyfikacjami, jakie chcielibyśmy przeprowadzać. To tyle. Takie pierwsze, co mi przychodzi na myśl. Poza tym oszczędzamy dużo na ubezpieczeniu samochodowym, bo oldtimer jest dużo tańszy w ubezpieczeniu samochodowym. Podatek drogowy też w większości przypadków będziemy oszczędzali, bo na wszystkie oldtimery jest taka sama paušalna kwota. Poza tym jeden bardzo ważny i taki trochę palący punkt, to mianowicie tutaj ja w tym przypadku mam oczywiście, bo to jest benzyna, zieloną plakietkę, ale jeżeli byście mieli auto, które nie spełnia tej normy 4, ani wyższej, to jeżeli jest to oldtimer, czyli najbardziej klasyczny przykład, jakby to był jakiś taki stary kopciuch diesel, no to normalnie w Niemczech nie można nim wjeżdżać do strefy, do tych zielonych stref, czyli do stref, gdzie właśnie wymagana jest zielona plakietka. Ale jak już jest przerejestrowany, czy już uzyskał status samochodu zabytkowego, to wtedy już możesz się dowolnie poruszać po całych Niemczech, bez ograniczeń wjeżdżać też do tych stref ekologicznych, czy jak one tam się nazywają. Zapraszam was na materiał, w którym możecie zobaczyć, jak takie badanie z grubsza wygląda, ponieważ chciałem, żeby też tam jakąś rozmowę właśnie z tym diagnostą przeprowadzić, że może sam powiedział pokrótce, co ja teraz powiedziałem, na co zwrócił uwagę, co spojrzy i tak dalej. Natomiast z racji, że pracuję pod skrzydłami, no bo tutaj w Niemczech nie można po prostu na własną rękę prowadzić przeglądów okresowych, tak jak to było w Polsce, czy chyba nadal jest, że jestem diagnostą i sobie robię badania okresowe, tylko trzeba być pod skrzydłami takiego koncernu. I oni mają cały dział prawny, który zajmuje się prasą, mediami i tak dalej, i tam, żeby cokolwiek takiego
mógł wypowiedzieć, bo mówi trochę w imieniu państwa, narodu, no bo on jest takim przedłużeniem właśnie ręki, prowadzą takie badanie techniczne, przedłużeniem właśnie urzędu czy państwa, bo to potem nikt tego nie sprawdza poza takim diagnostą. Czyli no bardzo wiążące i dosyć ograniczone w to by było i bardzo skomplikowane. I nie było to możliwe, ale mogłem trochę nagrać właśnie w międzyczasie przebitek z tego całego badania. I mam nadzieję, że mnie nic nie zaskoczy. I pomyślnie przejdzie on to badanie i otrzyma faktycznie status samochodu zabytkowego. Trzymajcie kciuki, no i do zobaczenia później. Kochani, mam pozytywnie zdany przegląd. Tak jak mówiłem, składa się to z dwóch części. Jeden to jest taki przegląd pod kątem typowo auta zabytkowego robimy, to jest jedno, czyli sprawdzenie, czy ten stan właśnie nie odbiega powyżej 10% od oryginalnego stanu i przede wszystkim sprawdzenie, czy faktycznie ten wiek samochodu też jest zgodny z przepisami, czyli powyżej 30 lat minimum. To jeszcze dodatkowo jest robiony przegląd, taki standardowy. Pomimo, że on dopiero za rok byłby do zrobienia, to musi być też zrobiony, no bo jest badanie ogólnie techniczne stanu technicznego pojazdu, który oczywiście też musi się zgadzać. Także oba te przeglądy są zrobione. Łączny koszt wyniósł około 270 euro. Jedno to jest 140 około euro, to jest zwykły, no tak popularnie mówiąc, ten TIF. No i też mogę Wam zdradzić, że właśnie tutaj w Dieburgu, w Dekrze w Dieburgu jest też między innymi Polak. Ja go w ogóle przypadkowo poznałem, bo ja pracowałem kiedyś, tak jak Wam już wspominałem, w salonie Toyoty. I po prostu no tutaj pracując, taka z reguły kooperacja się nawiązuje, że jakieś warsztaty w pobliżu czy salony w pobliżu, które potrzebują zrobić przegląd dla klientów i tak dalej, no to jeżeli nie mają w pobliżu takiej stacji diagnostycznej, to taki diagnosta wtedy jeździ po takich warsztatach w terenie, albo jak to jest obok, to z reguły, bo przegląd w każdej firmie w ramach takich samych warunków prawnych, technicznych musi być zdawany, także wtedy jest to po prostu na zasadzie tego, że tam się po prostu te auta daje. No i ja właśnie miałem okazję poznać właśnie tutaj tego diagnostę i jakbyście chcieli po prostu w języku polskim się dogadać, tutaj Wam polecam do Dekry w Dieburgu, to będzie pewnie łatwiej, czy zrozumieć jakieś rzeczy, z powodu których nie przejdziecie tego przeglądu lub dostać jakieś wskazówki dodatkowe i tak dalej. Także Wam serdecznie to mogę polecić. Czyli drugim krokiem jest po prostu zarejestrowanie, pójście do Wydziału Komunikacji i danie tych dokumentów, położenie na stół i przerejestrowanie. No i tak jak wspomniałem, główna różnica to jest właśnie w tych rejestracjach, że na końcu mamy H, czyli nie wiem, czy taki numer, jaki mam aktualnie, będę mógł od razu przejąć w wersji H, zobaczymy. W sumie ja tego już nie będę robił, tylko nowy nabywca samochodu, bo samochód jest już sprzedany i będzie cieszył nowego nabywcę. Już diagnosta też to chwilę powtarzał. Nie naprawdę, on jest naprawdę w oryginalnym stanie. Nie, naprawdę, on jest naprawdę w dobrym stanie. No nie, no naprawdę, on jak na swoje lata to ma mały przebieg i tak dalej, i tak dalej. Także jest to świetny egzemplarz. Trochę szkoda, że go sprzedaję, ale ja nie mam też warunków, żeby jeździć tak na co dzień, znaczy już nawet czy jeździć, czy nie jeździć. Warunków, żeby go trzymać, a trochę mi się nie opłaca. W samym centrum Offenbachu tak naprawdę też dodatkowo płacić za garaż, żeby to auto tam trzymać. Dodatkowo on wymaga optycznej trochę troski, jak porządne doczyszczenie, wymienienie tu gdzieś jakichś optycznych, nie technicznych, ale optyczne, jakieś uszczelki tutaj i tak dalej, przepolerowanie, nie wiem, korekty lakieru, wiecie, jakieś tam ogniska wstępne korozji, żeby gdzieś tam, które widać, że się na podwoziu gdzieś tam czy pojawią, czy pojawiły i tak dalej. To na to trzeba czasu. Ja tego czasu właśnie niestety nie mam, ale daję go, sprzedaję go w dobre ręce. Nie wiem, czy osoba, która go będzie kupowała, chce się ujawnić, także na razie nie będę tego mówił. Ewentualnie, jeżeli nie będzie miała nic przeciwko, to może nawet jakiś odcinek, coś z nim nagram i dam Wam znać, zobaczymy. Życzę, jeżeli ten nowy nabywca ogląda to, mu samej przyjemności i wiele zabawy, frajdy z tego samochodu.